Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo mam dwa unboxingi, mam też niespodziewane kwiaty, idealnie na hojowe luty i mam tutaj Stefanotisa, który nie zrzucił kwiatów. Zaraz Wam o wszystkim opowiem, zapraszam na odcinek. Dobra, zacznijmy, słuchajcie, od kwiatów może najpierw na sam początek, dlatego że przed chwilą dosłownie, no nie wiem, godzinę temu odkryłem, że ta hoja zakwitła. To jest hoja rytusa, ma taką podstawkę z kuchni wziętą, bo po prostu kapała, dlatego że ona rośnie tutaj w kuwecie, na tym regale, z tym oświetleniem takim zwykłym, które Wam jakiś czas temu pokazywałem. No i nie spodziewałem się, że coś się stanie, ale miałem jakiegoś takiego czuja, żeby się tak przyjrzeć tym roślinom porządnie. No i przypadkiem zauważyłem, że coś jest tu dziwnego. Patrzę, a to jest kwiatek. No taki malutki, niepozorny. Super, bardzo się cieszę, zawsze mnie cieszą najbardziej takie niespodziewane właśnie kwiaty. Wspaniale, kolejna hoja odhaczona. Słuchajcie, ta hoja występuje w naturze w Indiach, ona występuje w prowincji, którą za chwilę Wam pokażę i no i tyle. I w sumie wygląda dość nietypowo, niepozornie, ją tak trochę tu zawinąłem, bo ona tak rośnie, o, w ten sposób, ale podwinąłem ją, żeby nie uszkodzić. No i tak sobie ją mam. Posadziłem ją do hydroponiki, potem jak kupiłem ją w ziemi, przyjęła się. Nie spodziewałem się, że zakwitnie w tym sezonie, dlatego że ona walczyła z wełnowcem już sporo czasu temu, ale od tego czasu tak nie za bardzo rosła i po prostu stanęła. A teraz widzę tutaj takie nowe przyrosty jasne, takie jasnozielone, więc myślę, że w końcu się otrząsnęła i że jest już zadowolona bardziej z życia. Ja też jestem z niej zadowolony. Szkoda, że ten kwiatek odkryłem tak późno. Jak oglądałem te hoje retusy w internecie, to widziałem, że kwiaty mają tak normalnie 5 takich rogów, taka gwiazdka, a ta moja jest taka, nie wiem, czy ona jest już taka stara, w sensie ten kwiat, czy nowy, czy się dopiero otworzył, czy już się kończy, bo nie ma takiego idealnego kształtu, więc pewnie już trochę był na tym krzaku i po prostu dzisiaj go dostrzegłem w ostatniej chwili, tak podejrzewam. No ale fajnie, jeśli chodzi o zapach, to pachnie leciutko, leciutko, pachnie kwiatowo. Ja też mam katar, więc jeszcze słabiej dla mnie. Ale nie jestem w stanie określić żadnego konkretnego zapachu. Po prostu jest to taki lekko słodki zapaszek. Super. Pokażę Wam zdjęcia, postaram się zrobić takie, żeby było coś widać, bo ten kwiatek jest znowu wypierdkowato mały taki i... No. Nie wiem, czy widzieliście ten odcinek z Obi, ale jak poszedłem, to jak dzik w żołędzie i po prostu dopadłem tyle kwiatów. Tutaj mam takie małe, śliczne szafirki, które no jeszcze nie kwitną, ale myślę, że za kilka dni już może będziemy widzieć jakieś kwiatki. Muszę je podlać, bo tylko je tak skropiłem resztką wody z konewki, bo nie miałem więcej, nie chciał mi się iść. Więc na razie jest jak jest, ale są fajne i tak będą stałe, aż zakwitną, będziemy to obserwować razem. Druga rzecz, którą kupiłem, to omówimy ją za chwilę, a teraz weźmy się za jedną z paczek. I weźmiemy się najpierw za paczkę, która jest prezentem dla mnie od sklepu. Bo ona już chcesz kontrolować, tak? No chodź, sprawdź. Zobaczymy, co tutaj mamy. No, pachnie interesująco. Tak? No to otwieramy dalej. Tak, otwieramy. Otwieramy, mój pomocniku. Dostałem takie podpórki dla roślin od sklepu Domowe Kwietniki. Są na Instagramie, możecie ich tam obczaić. I zaproponowali, że wyślą mi kilka swojej roboty podpórek, bo to są podpórki robione przez nich w Polsce. I sprzedają je jako firma taka rodzinna. To jest jeden z tych, znaczy w zasadzie jedna z tych podpórek, bo jest tu kilka. Wow, a ten jest super. Zobaczcie, jaki ten jest ładny. Mega. Bardzo mi się podoba i właśnie takie wąski na pewno będzie dla hoi, bo to wejdzie do doniczek tych od hydroponiki, a nawet do takiego kubeczka by to też weszło i to jest spoko opcja, no bo nie zgnije. A poza tym podeprze nawet te najcięższe hoje. No i zobaczmy, co tu jeszcze jest. To jest metalowe, oczywiście, że to jest metalowe, to jest metal. To jest metal i jest malowane na czarno, gładziutkie to jest. A to jest też super. Zobaczcie, wow. Mega. I ta też wejdzie do takiej doniczki od hoi na bank. Możemy tu przymierzyć. No, nawet do takiego kubeczka wejdzie. Super. Czadowo. Bardzo mi się podobają. Zwłaszcza Bona. Idziesz jeszcze raz zobaczyć? Tak? Zobacz. Zobacz, cały zestaw mamy taki. Takie. Takie coś. Boisz się? No to dzwoni. To jest zrobione z metalu, bo Włodek o to pytał. To jest metalowe, malowane. Są wersje czarne i białe. Bardzo się cieszę i w następnych odcinkach na pewno coś podeprzemy na takich podpórkach. Jak wejdziecie na stronę Domowe Kwietniki, to zobaczycie, że oni oprócz takich podpórek robią też kwietniki, jak sama nazwa wskazuje. I to są kwietniki zarówno stojące, jak i takie wiszące. Ja niestety nie mam miejsca na te stojące, bo po prostu mam zawaloną podłogę wszystkim innym. Natomiast te stojące są też fajną opcją, bo tam jest opcja taka, że ma się po kilka doniczek na jednym kwietniku. No i dzięki temu można wyeksponować rośliny na ścianie również. Ale ja na ścianie również nie mam miejsca. Dlatego stwierdziłem, że dla mnie najlepszą opcją są te podpórki, bo z nich skorzystam i na pewno się ucieszę i ja, i Hoję. Tak, Bonka. I Bonka też się ucieszy, tak. Więc jak coś, to zapraszam Was na stronę Domowe Kwietniki, a ja jeszcze Wam je kiedyś pokażę, jak będę przesadzał jakąś hoję w ramach hojowego lutego, bo kilka naprawdę się tego domaga i zasługuje już na przesadzonko, tak? Bona? Super. Super piesek, jaka Bona się zrobiła medialna, ja nie wiem o co chodzi, ale chyba chcę być gwiazdą teraz, Bona. Tak? Chcesz być gwiazdą? Proszę głaskać. Proszę głaskać, nie dyskutować, tak? Och jajku, och jajku. A teraz wywinę Bonie uszy, tak jak najbardziej lubię. Od razu lepiej wyglądasz. Tak, od razu lepiej, z takimi uszami. Tak, ślicznie. Dobra, Bona chyba chce tutaj jeszcze być, bo tu wie, że są hoje. Tak? To są hoje. No. Będziesz musiała sprawdzić, co tutaj przyszło. Czy to obiadek przyszedł w styropianie? Opakowanie profeska. No i dobrze, bo drogie hoje. Zobaczcie, złotko. I jeszcze owata. I jeszcze tutaj kulka. Kulki silikonowe, ale nie jemy ich, Bonka. I takie kawałki. O, widzisz? Tak. O, nie, tego się nie je, głupku. Nie można, Bonka, nie można tak. O. Ja się nie wiem, jak się za to zabrać, słuchajcie. Może sobie to odwrócę, będzie łatwiej mi. Boneczko, kochanie. Nie jemy hoi. Nie jemy hoi. Hoi nie są smaczne. Okej, dobra, tu jest jedna. Super. Ta już jest wstępnie ukorzeniona, troszeczkę jest już ukorzeniona, tak rozmawialiśmy ze sprzedawczynią, że po prostu od tego czasu, kiedy miała być wysłana, tam przez różne zawirowania, burze i cuda, trochę to zajęło, więc ona już zdążyła się odrobinę ukorzenić. I to jest hoja Crassipetiolata. Ta hoja występuje w naturze w Wietnamie, w północnym Wietnamie, z tego co pamiętam, na takich zboczach stromych, wapiennych, więc w zasadzie myślę, że powinna doceniać jakiś dodatek wapienny do podłoża. Widzicie, że to jest trochę takie żółte, ale to jest końcówka, więc jakby nie ma się co przejmować, ona najwyżej wypuści nowy pęd. Wygląda w ten sposób, ten epitet Crassipetiolata znaczy, że ma grube ogonki liściowe i ona się potrafi ładnie opalić na słońcu. Takie dostaje kolory, powiem Wam, że spaliłem jedną erytrinę i to jest dramat, bo stała w namiocie i jakoś tak się przewróciła troszeczkę, że wylądowała liśćmi tuż pod lampą i po prostu jak ją przyjarało, to jest taka mega, jak to erytryny potrafią być takie fioletowe i jest fioletowa, a na samym końcu jest chips. No i trudno. Dostała trochę słoneczka, ale nie za dobrze. Będę ją musiał gdzie indziej przenieść, bo niestety tam jest ryzyko. Może na zwykły parapet i tam będzie jednak to światło takie normalniejsze. Dobra, ale to jest ta Crassipetiolata. Bardzo ładnie wygląda i to jest hoja, na którą się pierwotnie skusiłem. Co prawda udało mi się w ogóle, dlatego że byłem drugi i byłem drugim chętnym na zakup, ale okazało się, że oprócz tej, która była w ofercie, jest jeszcze jedna i to jest właśnie ta, więc ogólnie super. O, tu coś w kubeczku jest. No to to jest hoja, którą bardzo chciałem już od jakiegoś czasu, ale szkoda mi było pieniędzy i w ogóle, no wiecie, no nie jest lekko, nie można mieć wszystkich hoi naraz, więc... A to jest wszystko już, dobra, jestem nieprzytomny. To już zdejmuję, pokażę wam po kolei. Boneczko, nie jedz tego. Nie, kochanie. Bonusia, nie wolno. Nie, nie wolno. Musimy to jeszcze... Dobra, wiecie co, ja zrobię kontrolę, bo żeby nie było, że coś tu jeszcze było i ja nie znalazłem i wyrzuciłem, bo to była tragedia. Zapakowane to jest naprawdę wspaniale i bardzo dziękuję za to odpowiedzialne pakowanie, bo nie jest ciepło, a te hoje nie były aż takie tanie, zwłaszcza ta fuska, no. Dlatego fajnie, że dotarły w jednym kawałku. Zresztą sprzedawczyni bardzo zaangażowana już do mnie pisała dzisiaj, pytając, czy wszystko w porządku, czy paczka doszła w całości. No ale wiecie, ja nagrywam wieczorem, wcześniej też nie miałem na to czasu i możliwości, bo tutaj tłuką ubijają chodnik i ulicę w zasadzie, która jest też z takich kamieni. Bona, jak ci się podoba, tylko nie zjedz, błagam, nie zjedz, nie zjedz, możesz powąchać tylko, tak? To jest hoja fuska. Zobaczcie, jak wygląda, tu jeszcze ma trochę tej wełenki. Podoba ci się, tak? Fajna jest, no, bo ma takie zmarszczki. Ona jest taka skórzasta i ma taki nierówny kształt. Nie wiem, dlaczego fuska, dlatego że fuska po łacinie znaczy taka brązowa, więc kwiaty też nie są brązowe, więc nie wiem, o co chodzi, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie i jest taka nietypowa, bo jest taka trochę pomarszczona, taka jak Clemenciorum, ale w inny sposób, bo ma te zmarszczki takie niezależne od nerwów, bym powiedział, tylko taki po prostu kształt, a może inaczej, może to unerwienie jest po prostu takie w innym, bardzo prostopadłe do nerwu głównego. Bardzo fajne liście, wyglądają tak na trochę odwodnione, ale ona chyba taka po prostu jest. I no i co? Jestem zadowolony. Myślę, że zrobię z niej 2 sadzonki, dlatego że po prostu chcę się zabezpieczyć. I tak zrobimy. Zrobimy z niej 2 sadzonki i pójdzie do gruzu, do ukorzeniania. Ale śliczna. Super. Jeszcze powiem wam, że ona występuje w naturze w Himalajach. W zasadzie od Himalajów aż po Wietnam. Więc ma dosyć szeroki zakres występowania i występuje w wilgotnych lasach na wysokościach od 500 do 2600 metrów nad poziomem morza. I tu mam jeszcze jedną hoję, taką malutką, no ale dobra, myślę, że się, jak się przyjmie, to zacznie rosnąć. Ta hoja, podobnie jak hoja caudata, ma dosyć niepozorny pęd, bo ten pędzik jest taki cienki, delikatny, niewspółmiernie do liści, które ten... Och, bym urwał liść, bo tu była wełna na nim, znaczy ta, wiecie, kulka silikonowa. Te liście normalnie są większe i one są pokryte włoskami. Pokażę wam na zdjęciu z bliska, jak to wygląda. Ta hoja nazywa się hypolasia, czyli z łaciny trochę mniej niż wełnista. No i rzeczywiście, no nie jest taka bardzo, wełnista, ale w dotyku jest niesamowita. W dotyku jest taki meszek. Ojejku, super, jest wspaniała. No, już się cieszę z niej bardzo. Zresztą no, ona rośnie bardzo fajnie i jak jest większa i ma więcej tych liści, to wygląda zjawiskowo i przez to, że ma te włoski i one są gęste, tylko że są takie cieniutkie, to ona ma taki srebrzysty trochę połysk, no bo one odbijają trochę światło w taki sposób i wygląda nietypowo, bardzo się cieszę z niej. No, przez to, że była taka mała, to też była tańsza, więc się skusiłem. I się bardzo cieszę. Fajnie, no i też pójdzie do ukorzeniania. Tej nie będę przecinał, no bo nie ma po co. Ale tutaj zrobię sobie 2 sadzonki zdecydowanie, bo, no bo warto, myślę. Przy tej cenie to tak. Okej, nie kuśmy losu. Ta hoja hypolasia występuje w północno-wschodniej Papui Nowej Gwinei. Więc jest, chociaż ona jedna nie z kontynentu, tylko z wyspy. bo tak to jakoś mi się trafiły. Kontynentalne hoje. No z wyspy kontynentalnej, już tu się nie mądrzyć, proszę. I mam tu jeszcze jedną roślinę z wyspy, ale z zupełnie innej wyspy. To jest Stefanotis. Też z wyspy kontynentalnej, tak Włodku, brawa, masz rację. 5 punktów dla Gryfindoru. Słuchaj, to jest hoja, to nie jest hoja, Boże. To nie jest hoja, ale jest z nią spokrewniona ta roślina, dlatego że w zależności od tego, jakiej systematyki się używa, jest to rodzina trojeściowatych albo podrodzina. W każdym razie jest to Stefanotis, ale czy na pewno? No właśnie nie do końca, dlatego że Stefanotis floribunda, czyli Stefanotis obsypany kwiatami albo Stefanotis, który ma długo kwiaty, że często chętnie kwitnie z łaciny. W ogóle sama nazwa Stefanotis znaczy, że nadaje się na koronę. I też fajnie. Więc Stefanotis jest z greki, a z łaciny jest już ten epitet. W każdym razie Stefanotis występuje na Madagaskarze w naturze. Jak oglądaliście ostatni odcinek, byłem w Obi, to tam właśnie go kupiłem. Nie był drogi, a było warto, uważam. Zwłaszcza, że tym razem miałem szczęście i ten Stefanotis postanowił nie zrzucić kwiatów, chociaż szliśmy z nim, był zawinięty tylko w papier, widzieliście zresztą jak odpakowuje. Szliśmy z nim przez, no szliśmy ulicą, poszliśmy jeszcze do restauracji, później z tej restauracji na autobus, jechaliśmy autobusem, szliśmy do domu i on był sobie w tej szmacianej torbie i jakoś mu nie zaszkodziło, nie wiem, to nie była powtórka z Medinili tym razem i kwiaty zostały, chociaż kiedyś kupiłem i kwiaty poleciały wszystkie błyskawicznie, zaraz po prostu po przyniesieniu do domu, jak tylko się ogrzał, to wszystko poszło. A tutaj cudownie, wręcz jest lepiej niż było, bo kwiaty się zaczynają otwierać, bo on też może nie otworzyć tych kwiatów po prostu, jak się obrazi. Ale ten już zaczął otwierać i te kwiaty pięknie pachną. No, fajnie pachną. Jeśli chodzi o przypałowość tej rośliny, to dałbym mu takie 3 medinile w skali medinili na 5, dlatego że jest duże ryzyko, że jak przyniesiecie do domu, to kwiaty polecą, albo cała roślina się wsypnie w ogóle. Dlatego że ona nie występuje w miejscu, gdzie są takie zimne temperatury niskie, jak u nas teraz, a przez to, że ten Stefanotis, który właśnie, bo Stefanotis, akurat ten, no Stefanotis to jest więcej gatunków, w sensie jest to rodzaj, który ma w sobie ileś gatunków, ale według systematyków akurat ten Stefanotis floribunda jest zaliczany do marsdenii, a marsdenia po polsku to tojowiec. No. Nie brzmi to jakoś super, ale w każdym razie jak zwał, tak zwał. Nie ma to znaczenia, czy jest to tojowiec, czy jest to Stefanotis. Wygląda przepięknie, te kwiaty są śliczne, białe i jest nimi obsypana ta roślina. Jeśli chodzi o uprawę, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby jej nie przelewać, chociaż ona w okresie wzrostu, bo w ogóle ten Stefanotis stał się popularny przez to, że on kwitnie w handlu, w sensie można go spotkać kwitnącego na wiosnę. I to jest no, duża zaleta, bo w tej chwili nie ma tak dużo kwitnących roślin, a ludzie pragną teraz już wiosny i kwiatów i wszystkiego, więc fajnie się sprzedaje i ładnie wygląda. Problem polega na tym, że ta roślina normalnie kwitnie latem. Nie jest to roślina, która kwitnie zimą i nie jest też przyzwyczajona do tak niskich temperatur, jakie panują u nas teraz, w lutym, kiedy my kupujemy ją w sklepie i niesiemy do domu, nie zabezpieczając przed zimnem. Dlatego jest duże ryzyko utraty kwiatów i po prostu one wtedy odpadną wszystkie i nie zostanie nic. Poza tym jest też duże ryzyko przelania tej rośliny, zwłaszcza jak ona rośnie w takim podłożu jak tutaj i no, można ją przelać dosyć mocno podlewając i później też posypią się liście. Będzie to smutny widok. Jak już zacznie się sypać, to sypie się grubo i naprawdę nie zostaje prawie nic na tej roślinie albo zostanie kilka brzydkich liści pożółkłych. Dlatego też nie warto kupować go z wyprzedaży, bo on teraz kosztował 36 zł czy coś. No, nie kosztował 40 zł, a na wyprzedaży kupicie go za 2 dychy i będziecie ratować. Dlatego lepiej wybrać taki zdrowy okaz, który jeszcze nie zaznał zła w swoim życiu i będzie dla Was wdzięczną rośliną, jeżeli go nie przelejecie. Dlatego, że on zimą woli trochę bardziej mieć spokój, w sensie woli mieć chłodniej. Jeżeli inaczej, jeżeli nie doświetlacie tej rośliny, to ona woli wtedy mieć okres spoczynku i mieć kilkanaście stopni, w sensie tak 15, 16, 17 i mało podlewania, ale w miarę jasne miejsce, nie że w ciemnym kącie gdzieś tam, tylko na przykład na parapecie takim chłodniejszym i wtedy go się nie podlewa zbyt mocno, bardzo rzadko się go w zasadzie podlewa, tak żeby podłoże nie było stale wilgotne, a w okresie kiedy rośnie musi mieć wilgotne podłoże i no i w zasadzie to tyle. Ja oczywiście jak tylko przekwitnie, jak tylko się posypią te kwiaty, to przenoszę go do hydroponiki, przesadzę go do gruzu i zobaczymy jak będzie w gruzie. Dlatego, że no, w tym podłożu na pewno nie będzie nam się dobrze współpracowało, bo nie chce mi się z tym bawić, a powiem Wam, że kiedyś miałem Stefanotisa i rósł u mnie za 2 lata. To było jeszcze w czasach studenckich, więc no dawno, już w sumie kilka przeprowadzek temu. I nie wiem, w końcu jakoś mu się umarło, ale nie wiem w jakich okolicznościach, w tych czasach to też więcej wyjeżdżałem gdzieś tam i tak dalej i jak coś nie było podlane, no to wiecie jak jest. W każdym razie bardzo się cieszę z tego zakupu, że w końcu się na niego skusiłem, bo już od jakiegoś czasu patrzyłem. Te liście ma naprawdę śliczne, przypominają takie fajniejsze hoje nawet, więc fajnie, że będę miał coś takiego. I zastanawiam się nad tym, jak go przesadzę. Nie będę go chyba rozplątywał, bo one są sprzedawane już właśnie w takiej dorosłej formie na pałąkach takich metalowych, na takim drucie i ja to zostawię tak jak jest, bo nie będę się bawił w rozplątywanie. To pnącze dobrze jest zaplatać wtedy, kiedy jest jeszcze giętkie, bo ono z czasem się robi mniej giętkie. No a jak już się zrobi sztywne, to zaplecenie go w pożądany kształt albo rozplątanie takich słupów, jak tutaj powstają, bo tu naprawdę też już jest dosyć gęsto i niektóre zgięcia są pod takim groźnym kątem, bym powiedział, tak jak tutaj. Dlatego ja tego nie będę ruszał, zostawię tak jak jest, jak już tak rośnie, to niech rośnie, ale no chyba, że mi się uda jakoś tak to delikatnie nie teraz, ale delikatnie może trochę rozprostować, w sensie tak, wiecie, no, żeby ten łuk był trochę bardziej łukiem, a nie kątem prostym przy zgięciu pędu. Nie szczypali się z tobą, no. Ostatnio ktoś też napisał w komentarzu, że te pąki mają taki faliczny kształt. No, powiem wam, że uśmiałem się, jak to ktoś napisał, bo nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób. No ale bardzo mi się podoba ta roślina, jestem zadowolony z tego, że ją kupiłem. Zobaczymy jak będzie kwitła, zostawię ją też tutaj, no bo w sumie, no i ważne też jest to, że ona za bardzo nie lubi jak się nią kręci, przestawia i tak dalej, dlatego kręcę ją od pół godziny tutaj i Wam pokazuję, ale spoko, bądźmy dobrej myśli, jak już nie zrzucił tych kwiatów po przeprowadzce, w sensie po przyniesieniu ze sklepu, to myślę, że teraz też nie zrzuci, a jak zrzuci, no to będzie przesadzony do gruzu za karę, trudno. Już się trochę nacieszyłem. Powąchałem, więc nie jest tak tragicznie, jakbym nawet nie zobaczył otwartych. Więc jak kupujecie takiego Stefanotisa, to lepiej chyba kupić takiego, który ma już chociaż trochę otwarte kwiaty, bo jest szansa, że dalej je otworzy, a taki, który ma same pączki, jest bardziej ryzykowny. No jak nie macie wyboru, to wiadomo, że lepiej też wybierać takiego, który już ma chociaż te pąki w takim dalszym stadium rozwoju. Nie takie maluteńkie, zielone, tylko już takie białe, bardziej napuchnięte, bo wtedy jest większa szansa, że one jednak się rozwiną. U mnie się zaczynają rozwijać te kwiaty w kilku miejscach i bardzo się cieszę i widzę, że tutaj już też na górze się otwiera, więc jest dobrze i myślę, że no, pokwitnie trochę. A jak przekwitnie, to w ogóle można też z niego zrobić sadzonki, tylko no, to też trochę trwa. I tak jak hoje w zasadzie, to nie jest jakaś wielka filozofia, można sobie to ukorzenić. No dobra. Więc to tyle, jeśli chodzi o Stefanotisa. Naprawdę piękna roślina. Przekręćmy go jeszcze raz. Pobawmy się z nim, póki jeszcze mamy kwiaty. Dobra. I teraz tak. Zaraz się wezmę za pocięcie tej hoi, dlatego że powiedziałem, że zrobię z niej 2 sadzonki. Przetnę to na pół. Tylko muszę sobie zdezynfekować narzędzia. I zasuszę. Dlatego dzisiaj jeszcze jej nie posadzę. Przynajmniej tę dolną część mogę już wsadzić do gruzu, ale górna część musi się obsuszyć i do jutra nie będzie wsadzona, dopiero jutro trafi do gruzu, tak żeby obeschła. No bo tutaj po tym cięciu, które sprzedawczyni dokonała, już się zasklepiło to wszystko i jest suche. A jak ja przetnę teraz, to troszeczkę to zajmie. Fajnie. Już się zastanawiam, co posadzę na tych podporach, bo Mega mi się podoba, zwłaszcza... Oj, muszę tą hipolasię zabrać, żeby nie zrobić tutaj teraz przypału. Zwłaszcza podoba mi się ta najbardziej. Już sobie wyobrażam, bo to takie dosyć skomplikowany kształt, więc tutaj będzie można poprowadzić nawet kilka pędów fajnie. Zastanawiam się, którą hoję najlepiej byłoby na tym posadzić. Patrzę na te moje duże, może któraś się doczeka, bo byłoby fajnie, no. I to jest porządne, więc na pewno może wybiorę jakąś taką, która ma ciężkie liście i pędy, bo to wtedy na pewno utrzyma. Włodek coś tam wskazuje, co wskazujesz? Rigidę chyba, albo tą, no. Ta też by była fajna, tylko że teraz rośnie. Dobra, zobaczymy jeszcze, bo no, mamy na to czas, hojowy lód jeszcze trwa, więc fajnie, że ze mną jesteście. Dziękuję Wam za to, że oglądacie, że subskrybujecie. Nie wiem, czy już się to stało, ale jesteśmy na dobrej drodze do 15 000 subskrybentów, bo jak zaczynałem nagrywać, to brakowało dosłownie 20 osób, więc już niedługo tak będzie, albo może już jest, jak to oglądacie. Jak nie, to dajcie suba. Zresztą jak nie daliście do tej pory, to i tak dajcie, bo to... Nic Wam nie zaszkodzi, a mi pomoże. No bez komentarza w ogóle nawet. Nie chcę zaszkodzić im, tylko sobie pomóc. Mi się wydaje, że ona jest jakaś taka... Więc bardzo będę wdzięczny. Proszę o te subskrypcje, o lajki, komentarze. Napiszcie mi, która z tych hoi Wam się najbardziej podoba i czy te niepozorne kwiatki uważacie, że są warte tej uwagi, bo wygląda to śmiesznie, taka krzaczasta hoja, która ma takie malutkie kwiatuszki. Oczywiście u mnie to jest jeszcze nędza, bo ma tylko jeden, ale ona się potrafi pięknie obsypać tymi kwiatami w wielu miejscach. Ja myślę, że może jeszcze się doczekam innych, tylko muszę ją przywrócić na to miejsce, gdzie do tej pory rosła. Skoro zakwitła, to będzie tam dalej stała i może się doczekam innych kwiatów. Zresztą widzę jeszcze na jednej hoi pąki, w zasadzie no, szypułkę kwiatową, którą wyprodukowała teraz, i ona nie jest w zbyt dobrym stanie, ta hoja, a wypuszcza kwiaty, więc może to jest taka opcja ratunkowa. No nie wiem, wypuściła niby pęd, ale ten pęd na razie nie rośnie. Zrzuciła jeden liść i wypuściła szypułkę. Kto wie, co to będzie, kto wie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie Stefanotisa, czy kiedyś go mieliście, czy podoba Wam się w ogóle, bo ta roślina jest dosyć popularna i wiem, że ona niestety bardzo często kończy tak jak Medinilla, czyli przekwitnie idzie na śmietnik, bo niezbyt łatwo się uprawia, jak się nie zna warunków, zwłaszcza tej uprawy właściwych, i przez to no, bardzo często jest taką jednosezonową rośliną. Szkoda, ale dajcie mi znać, czy Wy uprawiacie, czy lubicie, czy macie jakieś swoje tajniki uprawy, którymi chcecie się podzielić, może komuś pomożecie, no bo teraz tych Stefanotisów jest dosyć dużo w sklepach, więc może ktoś skorzysta z Waszej wiedzy i doświadczenia. Ja też chętnie się dowiem, jak Wy to robicie, no bo chciałbym, żeby przeżył. No i zapraszam Was na stronę Domowe Kwietniki. Jeśli chcecie sobie jakiś taki kwietnik sprawić, ten to by był fajny dla pasiflory. No. Mamy pasiflorę, tą coriacę, ale ona jest na razie na takim kółku mniejszym. Może trafi do większego, tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ta podpórka ma szerszą nasadę, że ten dół jednak musi wejść do większej doniczki. Ja tak dużych doniczek do hydroponiki chyba nie mam, no chyba że do tych takich największych roślin, ale to akurat żadna z nich się nie nada, więc to będzie do czegoś innego i myślę, że może właśnie do pasiflory. Jak nie do tej coriacei, to może... No jedna mi tam odbiła już jakiś czas temu, widzieliście kiedyś, druga jeszcze nie, zobaczymy jak odbiją, a jak nie, to sobie jakąś pasiflorę i tak kupię na sezon, bo ja lubię te kwiaty. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dzięki za to, że jesteście. Do zobaczenia w następnych odcinkach hojowego lutego.